serdecznie Was wszystkich, tak licznie zgromadzone poczty sztandarowe. Witam serdecznie prezesa Związku Podhalan, prezesa i zarząd koła Dzianisz, przedstawicieli różnych organizacji i kół góralskich. Zapraszamy do wspólnej, dziękczynnej modlitwy. Modlimy się za Dzianiszan wszystkich, za tych, którzy te 40 lat intensywnej pracy działali właśnie, aby nie tylko rozwijać koło, wspierać, ale właśnie, aby to koło po prostu dzisiaj właśnie mogło żyć i cieszyć się owocami swojej pracy, o czym wy najlepiej wiecie, co się w tym mieści. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa, a widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kto mnie zgardzony stał się Boży, święci umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Alleluja, alleluja. Wiatr duje po halach, po lesie. Dosyć ich was mieli, tą wiadomość niesie, że dziś Dzianiszany święto swoje mają. 40 roków koła one se świętują. Ojcze opacie, przewodniczący naszego spotkania eucharystycznego, ojcze przełoże, kapelani koła Dzianiszan, panie prezesie, Borysławie Michniak, to pan przez 40 lat prowadził to koło. Kochane siostry i kochani bracia, dzisiaj na tej mszy są ludzie, którzy tworzyli i tworzą to koło przez 40 lat. Szczególnie w tym dniu jubileuszu chciałbym umocnić tych, którzy najciężej pracowali dla tego koła. Bez nich, bez tej ciężkiej pracy, istnienie tego koła byłoby niemożliwe. Kochane siostry, kochani bracia, każdą i każdego z was pozdrawiam i serca dziękuję, że tak wiele udało się wam uczynić dzięki pomocy Boga i Jego łasce. Kapelan mówił, że ja z Dzianisa, ale widzicie, ja na Wilsycku i tak jak wiaduję, to raz w jedną, raz w drugą, ale częściej na Dzianis mnie zwolni, bo tam, wiecie, jest wysoka, o 1070 metrów, a i asfalt zrobili, to łatwiej tam teraz chodzić. No i to już 2 lata, wiecie, a nie było, a jest, także Dudkówka żyje. Ale do Dzianisza wiatr mnie tam częściej spędza.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być z wami. Cieszę się tym bardziej, bo przeżywamy Wielkanoc. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselimy, bo trwa Wielkanoc, co ptaka. Wciąż Wielkanoc. Tym dniem żyje Kościół, bo ten dzień zwycięstwa Jezusa nad grzechem i śmiercią nadaje sens życiu i działalności Kościoła. Ale w te dziś Ci Pan Jezu ofiar mi, a nie są kwiatki Stanisława i Władysław Stasze i Aniela Stasze. Nie są Zofia i Jan Słowiczka i Aniela Kowalczyk. Łobocę Anna Waluś, Stanisław Ogórek i Janina Tylka. Miód nie są Jadwiga Radłowska, Jan Stasze i Aniela Styrczula. Moskole nie są Anna Józef Styrczula i Anna Styrczula. Syry nie są Maria Kaczmarczyk, Janki i Stanisława Bobak. Łoscypek nie są Aniela i Jan Sikun i Helena Mulica. Korwoce nie są Maria Klejka, Józef Truman, Katarzyna Tylka. Kiełbasa nie są Helena Dzielski, Stanisław Krzysiak i Anna Klejka. Dar podhalański nie są Zofia i Franciszek Skorusa i Anna Hroba. Winu nie są Maria Krzysia, Józef Staszel i Helena Michna. Dary Łukorza nie są Helena Kaczmarczyk, Władysław Michniak i Katarzyna Paja. Wraz z naszą królową związku Putera. Serdeczny Bóg zapłać ojcu opat Dominikowi Huchę, naszemu kapelanowi ojcu Michałowi Micharskiemu, jak i również księdzu Henrykowi Michalik z dudków gitar mówił, za oprawienie uroczystej mszy świętej z okazji 40-lecia istnienia naszego koła. Dziękuję bardzo przedstawicielom głównego zarządu, którzy są tu między nami. Witamy Józefa Cikowskiego. Chorążyk tutaj jest Józef Krystyniak i mamy królową Związku Podhala Monika Kojs. Dziękuję członkom naszego koła,
wszystkim dzieciom z naszej szkoły.